Ewangelii według świętego Łukasza. Pan Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, listopad to szczególny miesiąc. Jego pierwsze 8 dni przypominały nam, jak ważna jest pamięć o naszych zmarłych, naszych bliskich. Zdobywaliśmy odpusty, czyli korzystaliśmy z prawdziwego skarbca Kościoła. Tym skarbcem jest Jezus Chrystus. Jego zadośćuczynienie i zasługi ofiarowane za grzeszników wszystkich czasów. Jak to powiedział kiedyś błogosławiony Paweł VI, papież w wyznaniu wiary. Znamy my to z modlitwy koronki do Bożego Miłosierdzia. Ojcze Wszechwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. To jest właśnie ten skrót, który został podyktowany siostrze Faustynie przez samego Pana Jezusa w objawieniu prywatnym, uznanym przez Kościół. I dzisiaj cały Kościół przypomina to sobie zawsze o godzinie 15 w sposób szczególny. Przypomina nam o tym dzisiejsza Ewangelia. Sam Pan Jezus, który odwołuje się do Mojżesza. Bóg jest Bogiem Abrahama, Bóg jest Bogiem Izaaka, Jakuba i możemy także powiedzieć Bogiem Mojżesza. I to nie są tylko postacie historyczne. Oni żyją przed Bogiem i dla Boga. Przypomnijmy sobie górę Tabor, przemienienie na górze Tabor, z kim Pan Jezus rozmawiał. To nie byli na pewno aniołowie, ale ludzie z ciała, z krwi, jak my to mówimy, z duszą uświęconą i dlatego zostali uznani za godnych. W listopadzie, zwłaszcza koło 11 listopada, przywołujemy pamięć tych, którzy zabiegali o odrodzenie, o niepodległość, o zmartwychwstanie naszej ojczyzny, Polski. Mówimy o nich ojcowie niepodległości, mówimy kobiety niepodległej, czy nawet mówimy w służbie niepodległej o dzieciach i o młodzieży. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii uzmysławia nam, że istnieje życie zmartwychwstałych. Zmartwychwstali wchodzą w świat innych wartości. Skoro nie ma tam już śmierci, to nie ma potrzeby zabiegać o przekazywanie życia następnym pokoleniom.
to na ziemi ludzie łączą się, tworzą małżeństwa, tworzą rodziny i jest to poniekąd podyktowane ucieczką przed śmiercią. Potrzebą, jakby powiedziała pani od biologii albo pan, przedłużenia gatunku. W niebie tej potrzeby już nie będzie, już nie ma. Chwalebne zmartwychwstanie będzie dla tych, którzy zostaną uznani za godnych. A kluczem wyboru jest godność dziecka Bożego. Godność dziecka Bożego. Dziecko Boże, które jest wierne swojemu powołaniu. Dziecko Boże, jak tych siedmiu braci machabejskich z pierwszego czytania, my słyszymy dzisiaj tylko o dwóch rozpoznających prawo Boże, a to było ich aż siedmiu, torturowani przez króla, umierają, bo wierzą, że Bóg jest dla nich nagrodą. Wierzą, że ten świat przeminie, ale dzięki miłości Boga do człowieka wszystko będzie przemienione. Ciekawe jest, dzisiaj my się możemy z tego śmiać. Dzisiaj możemy tak powiedzieć, ale głupi ci bracia machabejscy. Dlaczego? Bo wystarczyło, że zjedliby wieprzowinę, a uratowaliby życie. A oni powiedzieli nie, bo prawo Boże nam tego zabrania. A matka tych synów w dalszej części woła tak. Stwórca świata, który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie sobą teraz dla jego praw. Ta mama również odda życie, ale jak pięknie przedstawia nam wiarę zmartwychwstanie, że życie tu na ziemi ma sens, największą wartość, ale jest jeszcze coś piękniejszego. To Pan Jezus pięknie później dopowie. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Pan Bóg przygotuje dla tych, którzy Go kochają, którzy są Mu wierni. Ale jeszcze wróćmy do tego pierwszego czytania. Poszło o wieprzowinę, o przestrzeganie prawa Bożego, ponieważ chciano w ten sposób zniszczyć naród wybrany. Król kazał, czytamy, rozpalić patelnie, kotły, obciąć język, ściągnąć skórę z głowy i obciąć końce członków na oczach matki i braci. Możemy powiedzieć brutalne, straszne. Ale dzisiaj młodzież ogląda takie horrory i filmiki, to mogą też wzruszyć. Ale taki król cały czas się rodzi. Taki król cały czas się rodzi. W każdym pokoleniu taki król powstaje. Nazywa się pieniądz. Kiedy przemawia taki król, to nawet szatan słucha. Taką ma moc pieniądz. Dla pieniędzy wiele rzeczy potrafimy oddać, sprzedać, poświęcić. W imię pieniądza ilu strasznie cierpiało w Sudanie, w Syrii, Iraku, Iranie. Poszło o ropę, poszło o kontakty. Dzisiaj jest Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. Dzisiaj myślimy o Sudanie Południowym, najmłodsze państwo, które powstało. Muzułmanie są większością i tłamszą chrześcijan, niszczą chrześcijan, podobnie jak ten król. Takie metody nawet stosują. Jaki jeszcze może być król, który w każdym pokoleniu się rodzi? To wolność. To wolność ubóstwiana. Wolność, która jest ubóstwiana. Człowiek zachodu nie ścierpi żadnego przymusu. Żadnego. Żąda niezależności od wszelkich norm moralnych. A Bóg nie może zaprzeczyć żadnemu z tych praw. Dlatego wolność może być czasami niebezpieczna, bo może doprowadzić do bratobójczych walk. A moi drodzy, inny król,
Król, który oddaje, moi drodzy, dzisiaj takie niebezpieczne sygnały. Król, który w imię prawa prześladuje, w imię prawa niszczy, w imię prawa, moi drodzy, sprawia, że oddalamy się od źródła. To demokracja. To demokracja. Jej arcykapłani, ludzie Zachodu, przelewają rzeki krwi, aby narzucić jej kult światu. W imię demokracji postępu wkroczyliśmy do Afryki i do tej pory walczą między sobą, ale już uzbrojeni po zęby, przez różne służby. I dzisiaj się martwimy, ojej, zbieramy dla nich pieniądze, ojej, ale zapominamy, kto rozpętał wojnę, kto podburzył, kto przekupił, kto się wyśmiewa z Francji, mówiąc o ludach afrykańskich prymitywni. Prymitywni. Dzisiaj wielu mówi, że w dobie internetu nic się nie da ukryć. Wszyscy wszystko wiedzą. Bardzo szybko otrzymują informacje. W rzeczywistości, kochani, dezinformacja nigdy nie była tak silna. Sercami ludzi, którzy chcą rządzić, szybko zawładnął ojciec kłamstwa i książę tego świata. To dlatego powstają przy rządach służby specjalne, informatyczne, które wychwytują właśnie te fałszywe informacje. U samych korzeni zapaści Zachodu kryje się kryzys kultury i tożsamości. Narasta niestety brak kultury umysłowej, elit. W czym to się przejawia? Zachowały dla siebie wielką wiedzę z zakresu literatury, nauki, polityki, ale usunęły moralność. Usunęły moralność. Usunęły chrześcijaństwo. Kto stworzył Europę? Lekcja historii się kłania. Kościół. Kościół stworzył Europę. I dlatego papież wołał: Europo, obudź się! Europo, obudź się! Wróć do swoich korzeni. Kultura chrześcijańska jest umiłowaniem mądrości, ale nie ludzkiej, ale mądrości wcielonej przez człowieka i Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Dlatego dzisiaj tu jesteśmy. Mądrości przedwieczna, mądrości Boża, natchnij nas, rozjaśnij nasze ciemności, rozjaśnij nasze pytania o sens bycia, o sens istnienia, o sens wykonywania pewnych czynności. W przeddzień 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę musimy sobie uzmysłowić, że państwo, budując prawo jedynie na opiniach większości, od wewnątrz staje się taką grupą zbójców. Grupą zbójców. Banda zbójców nie stanowi wspólnoty. Papież Benedykt XVI to napisał, lecz chwilowe połączenie przypadkowo zbieżnych interesów. Popatrzmy, co się dzieje wokół nas, Nord Stream i tak dalej. Jak potrafią się wrogowie zbratać. Tam, gdzie wyklucza się Boga, dana jest zasada bandy zbójców, rozmaicie mocnych lub złagodzonych formach. Kardynał Sarach. I dlatego, moi drodzy, Kościół ma obowiązek w listach pasterskich, w kazaniach, nauczać, oświecać wolny rozum ludzi, prostować go, oczyszczać z pokusy wszechmocy. Z pokusy wszechmocy. Dzisiaj, kiedy obserwujemy potęgę techniki,
to wówczas możemy sobie pomyśleć, bogami jesteśmy. Bogami jesteśmy. Ale to też ma drugą stronę medalu. Dlatego rozum, który nie poddaje się oczyszczaniu w wolności, w miłości, w prawdzie, staje się totalitaryzmem, nawet kiedy przywdzieje procedury demokratyczne. Historia nas tego uczy. Popatrzmy historię Niemiec, zwłaszcza sprzed II wojny światowej, kto doszedł do władzy w wyborach demokratycznych. Przez ponad 120 lat, aż do 1918 roku, później od 1939 aż do 2015 roku stawialiśmy duchowy opór i musimy go stawiać w imię przyszłości, aby nie stracić życia wiecznego, aby nie stracić godności dziecka Bożego, aby nie stracić Polski i Europy. Dzisiaj na studiach w Zielonej Górze tylko dlatego, że ktoś przeżegnał się przed posiłkiem, został wykluczony z Facebooka ze znajomości wśród studentów. To jest duchowy opór. Ta osoba jest naprawdę silna. Mówi, proszę księdza, dobrze, że tak szybko mi pokazali, jacy są naprawdę. A ja będę robiła znak krzyża, bo to jest moja tożsamość, to jest moja wiara. Ja wiem, kto jest dla mnie najważniejszy. I chciałbym na zakończenie przywołać wystąpienie prymasa Wyszyńskiego skierowane do młodzieży, do ludzi młodych z 1974 roku. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Jego, Najświętszej Maryi Pannie, po całym Ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim Ojczyźnie. A Ojczyzna to mowa, dzieje, kultura. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców. Koniec cytatu. Prymas tysiąclecia. Wiemy, że już niedługo będzie wyniesiony na ołtarze, ogłoszony, beatyfikowany, że będziemy mogli do niego być błogosławiony prymasie. To bardzo ważne jest dla nas dzisiaj, młodych i nie tylko, abyśmy nie wstydzili się polskiej flagi, nie wstydzili się śpiewać czterech zwrotek hymnu, abyśmy nie wstydzili się języka polskiego, abyśmy nie wstydzili się piękna języka polskiego. I po to jest Mickiewicz, po to jest właśnie Pan Tadeusz. To jest to piękno, to jest to bogactwo. Pamiętam, że 4 razy podchodziłem do Pana Tadeusza. 4 razy. Mówiłem, to głupie, to bez sensu. Ale jak się wejdzie w świat właśnie tego języka, tej kultury, to człowiek wszystko później rozumie inaczej. I chcemy dzisiaj, kochani, przed dzień właśnie rocznicy kolejnej odzyskania przez Polskę niepodległości, powiedz, Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy Polakami, Polkami, za to, że mieszkamy w Ojczyźnie, tej dużej i w tej małej ludzko, za to, że jesteśmy Bożą rodziną, za to, że wszystko tu na ziemi ma sens. Ale pamiętajmy słowa prymasa tysiąclecia. Po Bogu to ma właściwe miejsce. Po Bogu to ma właściwe miejsce w naszym sercu. Amen. Wierzę w jednego Boga.